Cześć, jestem Wapomaniak i zapraszam Was na wideo recenzję Wapmana, czyli tego malutkiego waporyzatora, który pokażę Wam za chwilę i który jest właściwie wznowieniem tego waporyzatora, ponieważ on już był przed laty, był produkowany w Szwajcarii, teraz przejęło tą firmę dwóch młodych Włochów, no i wznowili produkcję. Więc chciałem Wam pokazać nowego Wapmana, opowiedzieć jak działa, jakie są moje wrażenia. Oczywiście na koniec wykonam też pokazową inhalację przy pomocy suszu CBG1 z Medikuany. No i co? Lecimy. Dobra, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Wapman. Więc Wapman to jest waporyzator butanowy, czyli należy do tej samej grupy, co na przykład Wapcap M. Jest to waporyzator, który nie ma w sobie ani baterii, ani żadnej elektroniki, czyli polega w 100% na działaniu palnika butanowego, takiego mini palnika zapalniczki żarowej. I co, jak to działa? Wapman działa w ten sposób, to jest jego komora grzewcza. Ona jest wykonana z miedzi, która jest powleczona 24-karatowym złotem, natomiast cała baza i wszystkie elementy drewniane są wykonane z drzewa oliwnego, typowego dla Włoch. No więc jest to też ekologiczna produkcja, no bo wykorzystują to drzewo, którego mają pod dostatkiem u siebie, a nie jakieś rzadkie egzotyki. Dobra, więc jest ta komora i działa to w ten sposób, że Wapmana podgrzewacie przed wzięciem buszka, czyli nie w trakcie, jak w przypadku sticky bricków, ani też nie tak, jak w przypadku dna wapu, że czekacie na jakieś kliknięcie, tylko po prostu podgrzewacie sobie palnikiem to miejsce tutaj na dole, czyli spód komory grzewczej, przez kilka sekund. Podgrzewacie go i nie ma tutaj żadnej sygnalizacji temperatury, musicie po prostu policzyć sobie w głowie do określonej liczby, to zależy od wielkości palnika. No i potem, jak kończycie ogrzewanie, no to czekacie jakąś sekundę, żeby to ciepło się rozeszło i możecie wdychać parę przez ustnik. To jest model w 100% kondukcyjny, a jednocześnie jest to model on demand, więc to jest właśnie ta sama kategoria co DynaVap. No i moim zdaniem to jest waporyzator, który ma szansę stać się równie kultowy, ma szansę stać się odpowiedzią jakoś na DynaVap. No i tutaj również nie wdychacie, tak jak w Wapcapach, nie wdychacie tutaj butanu, w sensie jasne, w sticky brickach też go nie wdychacie, no bo on się spala, no ale jednak jeśli byście na przykład używali jakiejś gorszej jakości gazu do zapalniczek, no to moglibyście jakieś zanieczyszczenia wdychać. Tutaj takiego ryzyka nie ma, no bo nie ma jakby kontaktu ścieżki pary z tym płomieniem. Czyli ogrzewacie sobie komorę od spodu, czekacie kilka sekund, zaciągacie się. Jest to bardzo proste w teorii, natomiast w praktyce no, wymaga to trochę wprawy, no, ponieważ nie ma tutaj żadnej sygnalizacji osiągnięcia temperatury. Musicie tylko polegać na swojej wprawie, wyczuciu no i takiej ogólnej wiedzy, że palnik, który powinien być wyregulowany na długość płomienia mniej więcej o średnicy tego elementu, takiej wielkości płomień będzie potrzebny przez około 5 sekund, żeby ogrzać Wapmana. Dobra, więc wiecie już jak to działa. Co jest wyjątkowego w tym waporyzatorze? No, jak widzieliście, jego komora jest bardzo, bardzo niewielka. Tutaj wchodzą naprawdę okruchy. Tutaj myślę, że 0,05 to jest jakiś taki maksimum, który wchodzi. Natomiast to jest maksimum, ale tutaj nie ma minimum. Możecie używać naprawdę dowolnie małych ilości. Jest to też świetny waporyzator do ekstraktów. Jeśli są to ekstrakty bardziej twarde, to możecie ich używać po prostu w komorze. Jeśli są to ekstrakty, które się roztapiają, no to jest specjalne takie sitko do tego, do koncentratów. No, natomiast on działa genialnie ze wszelkimi rodzajami koncentratów, genialnie działa z suszem, jest super oszczędny. Więc oczywiście do wad i zalet jeszcze przejdziemy za chwilę, ale warto powiedzieć już w tym momencie, że jest to waporyzator typowo do mikrodozowania. Czyli jeśli macie większe potrzeby, większe zużycie suszu, no to nie jest waporyzator dla Was, no bo możecie mieć po prostu pewne uczucie niedosytu, będziecie go nabijać po kilka razy.
Natomiast da się na to przystawić, jeśli byście używali tylko i wyłącznie tego waporyzatora. Natomiast jeśli chcielibyście go używać na zmianę z MyTeam, no to jest ciężkie, no bo po prostu będziecie mieli niedosyt. Natomiast jeśli przestawicie się tylko i wyłącznie na mikrodozowanie, a wiem, że to działa fajnie po DynaVapach, no to jest świetny wybór. No to jest waporyzator, który pozwala zużywać naprawdę bardzo, bardzo niewielkie, a wręcz aptekarskie ilości suszu, dając bardzo fajne efekty. No i przede wszystkim jakość i smak pary. To jest kolejna niesamowita rzecz, którą ten waporyzator ma, ale do tego również wrócimy za chwilę w wadach i zaletach. Dobra, więc wiecie już, jak działa Vapman. W takim ogólnym zarysie wiecie, że jest to waporyzator butanowy, kondukcyjny, a jednocześnie on-demand, bardzo oszczędny, dostarczający bardzo fajnej pary, czyli to są najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć na jego temat. No i oczywiście są też takie względy estetyczne. Jest on moim zdaniem po prostu piękny, to drewno oliwne jest piękne, jest niesamowicie wykończony, jest naprawdę przyjemność, jest obcowanie z takim drewnem, dotykanie go, to jest po prostu bardzo przyjemne, no bo jest to bardzo, bardzo miły materiał. Dobra, to teraz powiem wam trochę o rodzajach Vapmana, bo jest ich trochę. Ok, więc po pierwsze mamy dwa podstawowe rodzaje Vapmana. Nie wchodzimy teraz w drewno, bo drewna rodzajów póki co jest tylko jeden rodzaj. Natomiast jeśli chodzi o Vapmana, to mamy dwa podstawowe rodzaje. Podstawowy rodzaj to jest Classic i Basic. Basic polega na tym, że nie ma on żadnej ochrony termicznej. To jest to, co tutaj widzicie. To jest mika, taki rodzaj ceramiki. On jest też tutaj. I jego zadaniem jest chronienie drewna przed tym, żeby się opalało. To jeśli wybierzecie wersję Basic, która tego zabezpieczenia nie ma, to drewno się będzie z czasem trochę odbarwiało, opalało, pokryje się taką lekką warstwą sadzy. Jest to w pełni bezpieczne, bo nie wdychacie tego. Natomiast jest to kwestia estetyczna. Możecie zobaczyć zresztą po moim ustniku. Tutaj widać, jak on się od temperatury, która, bo jak on jest zamontowany, prawda? To nawet jeśli jest ta osłona, która chroni tutaj drewno, no to już ustnik tą ochroną nie jest objęty, więc tutaj przelatuje po prostu gorące powietrze. No i jak widzicie, to drewno jest tak okopca. I jeśli byście wybrali wersję Basic, no to mielibyście to samo tutaj i tutaj. Jeśli wybierzecie wersję Classic, czyli taką jak ja mam, no to tutaj będzie taka ochrona z tej ceramiki mika przyklejona. I to sprawia, że ten waporyzator po prostu ma dodatkową ochronę od ciepła, mniej się nagrzewa, no i też nie odbarwia się. Więc to są pierwsze dwa rodzaje, pierwsze dwa podziały, a kolejny polega na tym, jaki rodzaj ustnika wybierzecie. Macie do wyboru POM, czyli taki rodzaj wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Jest to tak, plastik to jest trochę za mało powiedziane, bo plastik się kojarzy z czymś tanim. Natomiast to POM to jest wysokiej jakości tworzywo, które nie daje żadnego posmaku, zapachu i tak dalej. No jest jednocześnie najtańszą wersją ustnika. Później macie ustniki drewniane, które są bardzo piękne. Są, wiadomo, taki sam wygląd to będzie miało jak reszta waporyzatora. Są bardzo piękne, dają bardzo fajny smak, no i ich wadą jest trudniejsze czyszczenie, prawda? No bo nie możecie go przetrzeć sobie, tak jak tutaj zakończenia wacikiem z alkoholem izopropylowym, co też odbija się trochę negatywnie na higienie. No ale co kto lubi. Jest ustnik z inox, czyli to jest wysoka jakość stali nierdzewnej, wysokiej jakości stali nierdzewna, to jest to, co ja tutaj mam. No i jest też wersja tytanowa, jeszcze droższa. No i oczywiście cena Vapmana będzie się różniła w zależności od tego, czy będzie to Basic czy Classic. Basic oczywiście jest tańszy, no i od ustnika. Osobno sprzedawane są też ustniki szklane, przedłużone. Bardzo fajna sprawa, planuję sobie go sprawić, ale jeszcze go nie mam. No, więc takie są rodzaje Vapmana, w zależności od tego, czy jaką wersję wybierzecie, będzie się on różnił cenowo. Żaden z nich nie jest super tani, ale jednocześnie jest to waporyzator tak oszczędny, że zwraca się bardzo szybko. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do zawartości zestawu. Pokażę wam, co dostajecie razem z Vapmanem. Ok, przejdźmy teraz do zawartości zestawu. Vapmana otrzymujecie w takim pudełku drewnianym. Tu z tyłu jest krótka taka historia brandu, a właściwie takiej idei, która przyświeca obecnym właścicielom firmy. W każdym razie pudełko jest wysokiej jakości, jest w pełni ekologiczne, drewniane. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. Jest to nowa jakość, no bo wcześniejszy Vapman był dostarczony po prostu w takim plastikowym jajku. Teraz to jajko dalej jest, ale zostało zmienione na ekologiczny plastik konopny. No i jest takie pudełko,
które w środku jest, jest tam sianko, więc jest to wszystko takie bardzo, bardzo ekologiczne. I teraz tak, do samego waporyzatora przejdziemy za chwilę. Macie instrukcję obsługi, która jest, jest fajna, bo chociaż jest po angielsku, jest tutaj naprawdę, naprawdę to rzeczowo, rzeczowo wszystko wytłumaczone. I nie tylko rzeczowo, ale też obrazowo, więc instrukcję bardzo polecam się wam z nią zapoznać. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa w tym wypadku. Dalej, macie w takim lnianym woreczku palnik Wapman. To jest palnik, mogę już wam powiedzieć po tych kilku tygodniach testów, bardzo, bardzo wysokiej jakości. Bardzo dobrze się sprawdza. No jest krótko mówiąc solidny, więc palnik macie od razu w zestawie. To jest coś, czego nie musicie sobie dokupowywać. I macie tutaj jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest taki mini śrubokręt. Przy jego pomocy możecie odkręcać wszystkie te śrubki. Ja póki co odkręcałem tylko to, żeby wyczyścić ustnik w środku. W każdym razie przy pomocy tego śrubokręta dacie radę to zrobić. A druga rzecz to jest pędzelek i narzędzie do czyszczenia w jednym. Pędzelkiem możecie, wiadomo, wyczyścić tu wnętrze komory, natomiast to również służy do czyszczenia jej na ciepło. No i daje bardzo, bardzo dobre rezultaty. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze może to zdrapywać całą żywicę, która się osadzi wewnątrz. No ale tak jest. No więc macie te dwa akcesoria w pudełku. Instrukcję obsługi i palnik. Dobra, a teraz przejdziemy do tego, co nas interesuje najbardziej. Pierwsza rzecz w tym jajku, którą znajdziecie pod waporyzatorem, to jest takie małe coś. To jajko swoją drogą jest w pełni szczelne, jeśli chodzi o zapach, więc to bardzo fajna sprawa do przenoszenia Wapmana, bo i zapewnia dyskrecję i go chroni. No, natomiast to jest taki mały lejek, który po prostu po zdjęciu ustnika montujecie tutaj i wówczas możecie Wapmana napełnić sobie suszem bez ryzyka, że ten susz się dostanie gdzieś tutaj pomiędzy komorę a ścianki. No, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Fajne, że o tym pomyśleli, że to nadal jest. No. I sam waporyzator, który jak już wam pokazywałem wcześniej, jest no bardzo, bardzo nieduży, jest wykonany niezwykle starannie. No i krótko mówiąc, jest po prostu piękny. Jeśli lubicie takie gadżety drewniane, to myślę, że Wapman się wam spodoba. No, dobra, więc to tyle na temat zawartości zestawu, a teraz powiem wam krótko, co mi się podoba, co mi się podoba trochę mniej, jeśli chodzi o Wapmana. Dobra, zacznijmy od zalet. Tak jak wam wspomniałem, jakość i smak produkowanej przez Wapmana pary to jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. Jakość pary jest naprawdę świetna. To jest oczywiście wszystko kwestią tego, jak sobie go podgrzejecie. No to wymaga trochę wprawy. Natomiast jeśli opanujecie podgrzewanie go do idealnej temperatury, to naprawdę jakość pary jest fenomenalna. Następna sprawa to jest wydajność. Wydajność tutaj rozumiana przede wszystkim jako zużycie suszu niewielkie, ale również jako jego skuteczne wykorzystanie, bo używacie tego suszu tutaj bardzo niewiele, ale wykorzystujecie go w pełni. Tu oczywiście również to zależy od techniki waszego ogrzewania. Natomiast wydajność jest, krótko mówiąc, fenomenalna. Jest to, z tym się wiąże kolejna, z niewielkim rozmiarem komory, kolejna zaleta. Jest to sprzęt idealny do mikrodozowania i do wszelkich ekstraktów. Jeśli jesteście fanami mikrodozowania, no to zdecydowanie Wapman to jest jeden z najlepszych możliwych wyborów obok DynaVapów. No, natomiast Wapman moim zdaniem ma trochę więcej uroku właśnie z racji na wykończenie z drewna. Bardzo mi się też podoba rytuał jego użytkowania i to jest kolejna zaleta dla mnie. Samo jego napełnianie, podgrzewanie, inhalacja, to wszystko składa się w jakiś taki bardzo fajny i przyjemny rytuał, do którego się chętnie wraca, więc ja też chętnie wracam do tego waporyzatora, używam go bardzo, bardzo często. Kolejna zaleta to jest perfekcyjne wykonanie. Naprawdę to drewno jest niesamowite i w chwili, kiedy je weźmiecie do ręki, to zrozumiecie, o czym mówię. Jest idealnie wykończone, jest idealnie gładkie. No jest, krótko mówiąc, idealne, tak jak jakość wykonania samego waporyzatora. Teraz jest on robiony ręcznie we Włoszech, wcześniej był robiony w Szwajcarii, natomiast szwajcarska precyzja na niczym tutaj nie ucierpiała, a wręcz jest jeszcze lepiej, no bo chłopaki wprowadzili tutaj szereg,
szereg udoskonaleń względem tego pierwotnego modelu. No i kolejna zaleta, moim zdaniem, to są akcesoria, w sensie to, że macie w zestawie i ten futerał, i ten lejek, i palnik, i fajne pudełko, w którym możecie to wszystko przechowywać. Krótko mówiąc, nie macie tutaj jakichś niepotrzebnych pierdół, a macie wszystko, co jest wam potrzebne, właściwie poza suszem, żeby rozpocząć waporyzację, więc to jest bardzo fajne. Dobra, jeśli chodzi o wady, nie ma tutaj kontroli temperatury. Dla jednych to będzie zaleta, że to jest pewna zabawa, żeby znaleźć tą idealną temperaturę i technikę ogrzewania, no ale dla innych to będzie wada, no bo jest, krótko mówiąc, ryzyko przypalenia suszu. Przygrzejecie za długo, zbyt mocno, zbyt dużym płomieniem, no i ten susz się w komorze przegrzeje. Mi też się to zdarzało na początku. Jak opanowałem już technikę, to już mi się to nie zdarza, natomiast jest to teoretycznie możliwe. No i z tym się wiąże druga wada, czyli to, że ten sprzęt wymaga nieco wprawy. To nie jest sprzęt taki, który, nie wiem, włączycie, nabijecie i już. On wymaga trochę wprawy, trochę praktyki, trzeba mu poświęcić trochę czasu, żeby opanować to idealne ogrzewanie. No a trzecia wada, moim zdaniem najmniej istotna, to jest taka, że jest to sprzęt w zasadzie tylko do mikrodozowania, czyli jeśli macie jakąś większą tolerancję, używacie większych ilości ziół, no to możecie nie być zadowoleni, no bo po prostu będziecie go w kółko napełniać. Czyli to, co jest jednocześnie zaletą dla mnie, wiem, że dla części osób będzie wadą. No i właściwie ostatnia sprawa to jest cena. No Wapman nie jest przesadnie tani. No ale to się składa kilka rzeczy. Po pierwsze to, że jest zrobiony z bardzo szlachetnych materiałów, po drugie jest to, że jest robiony ręcznie, produkowany ręcznie, no a po trzecie jest produkowany ręcznie we Włoszech, nie w Chinach, co wiadomo pociąga ze sobą zupełnie inne koszty produkcji, no ale to nie jest fabryka, to jest manufaktura i tak na to trzeba patrzeć. To są krótkie, niewielkie serie tych waporyzatorów, no i każdy to jest małe dzieło sztuki. Więc tak, Wapman jest dość drogi, w zależności od wersji mniej bądź bardziej, ale w mojej ocenie jakość wykonania w pełni uzasadnia jego cenę. Natomiast cena obiektywnie jest, jaka jest. Dobra, więc tyle na temat wad i zalet. Podsumowując, Wapman moim zdaniem jest super, jest świetnym waporyzatorem, ale po prostu nie dla każdego. Jeśli będziecie mieli tego świadomość i kupicie go świadomie, no to się nie rozczarujecie. Jeśli kupicie go mając oczekiwanie, że będzie równie wygodny w użytkowaniu co Phoenix Mini czy Pax, no to nie. Natomiast kiedy już opanujecie tą technikę, to też to jest tak intuicyjne, że ciężko jest stwierdzić, że to nie jest wygodne. No ale na początku jest trochę bardziej pod górkę. No, więc Wapman jestem całym sercem za, nie dla każdego, ale fani waporyzacji butanowej myślę, że się w tym maluchu zakochają. Dobra, to co? Przechodzimy do ostatniej części, czyli do inhalacji przy pomocy suszu CBG1 marki Medicuana. Lecimy. Dobra, przechodzimy do ostatniej części tego filmu, czyli do inhalacji przy pomocy Wapmana. Tak jak wspominałem, będę do tego używał suszu CBG1 z Medicuany. Bardzo fajny susz. Zmieliłem sobie już go wcześniej w Swiss Grinderze, żeby teraz nie musieć tego robić w tej chwili, nie tracić czasu. Natomiast pokażę wam krok po kroku, jak działa napełnianie. Czyli wkładacie sobie ten lejeczek, sprawdzacie, czy jest on tutaj równo siedzi. Jak siedzi równo, no to bierzecie susz i tak jak mówię, w tym wypadku mniej znaczy więcej. Czyli nie dawajcie tego suszu tutaj zbyt dużo, no bo to po prostu wtedy nie będzie działało dobrze. Dobra. To jest taki maks tego, co polecam wam ładować do komory. Więcej moim zdaniem nie ma sensu. I też testowałem różne sposoby mierzenia. Na początku mi się wydawało, że Wapman działa najlepiej z takim super, super drobnym niemalże pyłem. I faktycznie działa świetnie, natomiast odpowiednio ogrzewany działa też świetnie z takim średnio zmielonym suszem. No, więc komora napełniona, ustnik zamontowany. I teraz możemy przejść do podgrzewania. I tutaj, jeśli chodzi o podgrzewanie,
tak jak wspominałem, to jak wiele sekund go podgrzewacie, jak długo, zależy od tego, jakiej używacie wielkości płomienia. Kiedy jest on takiej wielkości około 1,5 cm, no to powinno trwać około 5 sekund. Przy czym przy pierwszym podgrzewaniu podgrzewacie raz i nie zaciągacie się, tylko czekacie sekundę i podgrzewacie drugi raz. Pierwszy cykl grzewczy wygląda w ten sposób w Wapmanie i wówczas już będziecie mieli później parę. Dobra, więc teraz pierwsze ogrzewanie. Ok, teraz czekam sekundę. Ok, i pierwszy buszek. Tak, ta para była bardzo delikatna, wątpię, żebyście nawet ją mogli zobaczyć. Natomiast teraz są kolejne podgrzania. I kolejne mogą już być krótsze. Tak jak mówiłem, ta para jest teraz bardzo, bardzo delikatna. Możecie jej pewnie nawet nie widzieć, ale też szczerze mówiąc nie podgrzewa mi się Wapmana zbyt dobrze tutaj, nie widząc go w pełni. A nie widzę go w pełni, bo trochę mi zasłania mikrofon, którego z kolei wy nie widzicie. Tak, także ta para póki co była bardzo, bardzo delikatna. Dobra, spróbuję go podgrzać teraz trochę mocniej. Zajrzyjmy tam. Tak, susz jeszcze nie jest w pełni wykorzystany. Wiadomo, im będziecie podgrzewać go bardziej agresywnie, tym ta sesja będzie krótsza, to jest oczywiste. Wsypałem sobie susz z komory. Nabiję jeszcze raz. Też pamiętajcie, że to jest susz CBG, który generalnie nie daje aż tak super dużo pary. Chociaż czasami potrafi zaskoczyć. Jak na przykład w mojej recenzji Rogue'a. Przyznam, że sam byłem w lekkim szoku, ile pary udało mi się uzyskać z Medikuany. No, natomiast te podgrzania teraz były bardziej takie w stylu na niskich temperaturach. Dobra, podgrzejemy sobie Wapmana jeszcze raz. Postaram się teraz bardziej patrzeć, gdzie celuję płomieniem. Ok, liczę do 5, czekam, policzyłem do 5, czekam sekundę, grzeję jeszcze raz licząc do 5. Smak jest naprawdę fenomenalny. Wreszcie był jakiś buszek, kiedy tej pary było trochę więcej. Nie wiem, na ile to było widoczne na wideo w kamerze.
No, więc Wapman to nie jest sprzęt, który będzie produkował nie wiadomo jak wielkie chmury. Ta para będzie bardziej subtelna, natomiast no, jest świetna w jakości, jest naprawdę niesamowita w smaku. Jeśli chodzi o działanie, to również jak na ilość suszu, która tutaj jest używana, Wapman działa bardzo, bardzo wyraziście. Dobra, podgrzeję go sobie jeszcze raz. Właśnie, nie wspomniałem o tym jeszcze wcześniej, ale Wapman ma tutaj na ustniku takie trzy dziurki i w zależności od tego, jak sobie je będziecie zatykać, no to możecie uzyskać bardziej gęstą lub bardziej rzadką parę. No. Jak widzicie, ten susz można by jeszcze o wiele bardziej pociągnąć tutaj, że tak powiem. Przykro mi, że nie udało mi się tutaj akurat podczas tego filmu wyczesać dla Was jakichś bardziej spektakularnych, widocznych chmurek. Czasami mi się to udaje, no ale też nie o same chmurki chodzi i no i myślę, że przy innym suszu byłoby to trochę łatwiejsze. Dobra, słuchajcie, dzięki za, że dotrwaliście do końca tej dość długiej recenzji. Jeśli macie jakieś pytania do Wapmana, to oczywiście piszcie, z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Jest to bardzo ciekawy sprzęt. No i co? Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o kciuka w górę, jeśli film Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, żeby dać suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i pamiętajcie o tym, jeśli jesteście zainteresowani pogłębieniem dalej wiedzy o waporyzacji, że możecie sobie pobrać e-booka, którego znajdziecie, link do którego znajdziecie w opisie tego filmu. Dobra, to co? Dzięki, do zobaczenia. Cześć!